Kwietnia, witamy Was bardzo serdecznie. Tak. Wracamy. A żegnamy się z kormoranem. Tak, z rybakówką, z niesulicami. Żegna nas ładna pogoda, słuchajcie. Sąsiedzi pojechali na ryby. Tak, bardzo fajny. Bardzo sąsiadów, super. Tak, mieliśmy takich dwóch fajnych, przemiłych gości, że... Tak, oni... Aż żal było jechać. Żal było jechać, szkoda, żeśmy tak trafili, bo jeszcze ze trzy dni z nimi można było posiedzieć. Chłopaki mówią, że jadą na szczupaki, będą dzisiaj piec szczupaka. Tak, także niestety nic no, nie zobaczymy. Nie, 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 było, nie było grilla, no bo nie połapaliśmy no. Nic. Przyjechali wczoraj, ale na pusto. Też nie mieli, więc znaczy, że to nie tylko nam nie biorą, po prostu nie biorą ryby. A wczoraj? Nie, no wczoraj już zaczęło brać, nie? Pod wieczór dopiero zaczęło się coś ruszać. To dopiero to... No, także dzisiaj, jutro, bo oni karmią sobie od dwóch dni, także coś połapią. No, jedziemy do recepcji, oddać klucze, karty i widzimy się później tam. No. Pani się pyta, jakiś tam domek w jakimś podwyższonym standardzie, no. Wiesz? A domek 690 zł no. Za noc z dwoma sypialniami. Za noc, tak. Ja wie. Oczywiście. Bo tak jest taniej. Bo już wszystko jest pozajmowane. Po dwóch dobach jest taniej, no. Ona chciała na 6. Aha. Gdzie jest taka? To 700. Łaj! Dobra. Dobra, Becia wrzuciła kartę, szlaban się otworzył. Wyruszamy do żagania. Bartuś krzyczy, śpiewa nam tu serenady. Tak, on nam będzie serenady do samego końca. Za jakieś godzinę będzie kupa. Tak, jak zawsze. Jak zawsze. No. Jeść nie dostał, więc może nam się... Może będzie mała. Może będzie mała, znaczy nie, może w ogóle nie zżyga się. A może się nie zżyga, no. Bo tu jechaliśmy kupę dwa razy i wyjechał to. Ci powiem? No. Tutaj wrzuciłeś te nakładki na okulary. No. Daj mi je. No jak mam ci dać, jak są nad tobą? A nade mną, dobra. No. Becia sobie będzie zakładać nakładkę na okulary, będzie miała słoneczne. Nie tam ręką. O. Za krótkie ręce mam. Majciel siedzi grzecznie, a ten łobuzisko to... No taki łobuz mały, że... No Majcia gorąco, zaraz jedziemy, bo pani musi sobie założyć... O, teraz to jest gwiazda! Ale jest całkiem inaczej jechać, wiesz? Nie razi, nie? Tak. A ja swoje okulary gdzieś nie wiem, gdzie mam. W pudełku kwadratowym. No, pudełko, gdzie jest pudełko? Z tyłu. No, gdzieś. Dobra, wyjeżdżamy! O, tu ośrodek inny jakiś. Tam, gdzie zawsze. Tak się nazywa, Michali. Tam, gdzie zawsze. No. Bo policyjny już chyba był, nie? Będzie tam. A to będzie dopiero. Tu jest ośrodek policyjny, kolega z milicji. I mówił, że też jest dość fajny i dość dobre jedzenie. Ale, no, ale drogie, nie? Ale powiedz, żeśmy słyszeli, że od tych naszych tych sąsiadów... Od naszych sąsiadów słyszeliśmy... Żeby jechać, zobaczyć do Lubniewic, do ośrodka Laguna. Tak, Laguna. Jak ten sędzia piłkarski Laguna. No, podobno standard domków jest taki sam. Jest jak bardzo tutaj? Fajnie i jest bardzo blisko wody. Więc zobaczymy. Jest też monitoring, miła obsługa. Także kiedyś... Znaczy na pewno latem tam się wybierzemy, tak o, samochodem no, zobaczyć. Na pewno latem pojedziemy, moim samochodem się pojedzie, bo to raz, dwa i... Tak. Pojedziemy na jeden, może dwa dni, zobaczymy jak ceny. Tak. Ale chyba, że będzie wszystko zajęte, to pojedziemy tylko sobie rano. No, i popatrzymy, zrobimy rekonesans. Tak, my tak zawsze zazwyczaj no, robimy. Niech pani czy kto tam pokaże nam jeden domek, jak tak. To wygląda. O, zabytkowy Mercedes. Tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie, no. Gdzie jedziemy. A teraz jedziemy na Żary, bym chciała, wiesz? No ale to tutaj nie da rady. Także witamy się, widzimy się później. Także na razie muszę zerknąć w mapę. No, wracamy do Was. Tak. Jesteśmy nad Odrą, w Krośnie-Odrzańskim. Ale tamten stary most jest ładniejszy. Tamten stary jest zabytkowy, oni go chyba będą dwa.
będą chyba może. A może to będzie w jedną stronę, a ten w drugą, co? Może tak być, no, że tak, chyba tak zrobią, bo ten, tamten jest ładny, zabytkowy most. No i tak właśnie myślę, że chyba zrobią właśnie, że ten będzie w jedną stronę, a ten w drugą stronę. Tak, bo podpory nowe robią, o. Tak? Idzie, nowe podpory robią pod mostem. To znaczy, że będzie... Znaczy, że będzie... Ale to by było ekstra, no, wiesz? No, w jedną i w drugą. Nie będzie takich korków. Tak. Ale tam było bardzo wąsko w ogóle. Mhm. Odra sobie ekstra. Płynie pod nami. To by było świetne właśnie, by tak zrobili. No, super. Że jeden most by był w jedną, drugi w drugą? No, zakładają jakieś ten i wylewają. Podpory nowe. Chyba, że może dla pieszych też zrobią? Nie, no kładka będzie. Na tym i na tamtym. No, widzisz, będą robić drogę, wszystko nową. To mało, bo tutaj się dzieje. Tu się dzieje. No. Bartuś już nas uraczył śmierdzącym prezentem. No, kubkę zrobił. Tak, normalnie on to ma zawsze. Nigdy nie było tak, żeby on gdzieś z nami jechał i żeby z nim zrobił kupy. Maja, jej się nigdy nie zdarzyło nawet w domu, żeby zrobić. No. Dziewczynce, a w samochodzie ona może jechać cały dzień. O, disco świebodzi. To jest ten, co chodzi na disco jakieś. No przecież chodził 30 lat temu. No, 30 lat temu to tak. Gdzie cię wyrwał? Pod cmentarzem. Becie wyrwałem. Wiecie, że to śmieszne, ale to prawdziwe. No. Co tu się dzieje? A, motorkiem się wcina. Spotkaliśmy się pod cmentarzem. O, skręcał. Nie, poznaliśmy się. Poznaliśmy się pod cmentarzem. Poznaliśmy się. Tak. Co biegłeś za mną? Ja za tobą biegłam. No stój, poczekaj, nie chcesz mnie. I mówię, dobra, chodź. Tak nie było? Nie, tak w ogóle nie było. A mi się tak wydaje, że tak było, tak mi się śniło. Nie, tak nie było. Całe miasto za mną leciałeś. Bo ja cię szpiegowałem. Tak, szpiegowałeś. Małolatek goniłem, 17-letnio. Co nie? A ja uciekałam. Ona uciekała. Mój Boże, jakiś zboczeniec za mną leci przez całe miasto. I zboczeniec ją dorwał przy cmentarzu. I chciał jej wyssać krew. Jesteś głupi. Dobra, zaraz będziemy skręcać, bo oczywiście jest objazd, nie? Tak. Ale teraz będziemy... Ale teraz idziemy nie, inaczej. Nie zatrzymam się. Teraz jedziemy inaczej. Za szybko. A, przez żary. A czy za szybko? 40 na godzinę. No ale mamy załadowany samochód, zaraz coś poleci. O. Czekaj, bo tu idzie mistrzu. Tak, tu idzie mistrzu. A mi jest ciężko, jak jest, słuchajcie, samochód załadowany do pełna. Jak robią, do rzeczy Odry. Jest ciężko mi się zatrzymać. O, i tutaj jest droga zamknięta, tak samo jak na Żagań. Tak. Ale ty wyobraź sobie, że zrobili ten przepis. I jedzie gościu wyładowany tirem. Jak on się zatrzyma? Jak on się zatrzyma? On nawet jeżeli jedzie 40 na godzinę, on nie jest w stanie w jednym miejscu się zatrzymać. No. A chodniki są bardzo wąskie, przy jezdni i nagle komuś się, a nie, bo ja tu będę akurat skręcał. I wchodzi od razu pod te. Nie jesteśmy w stanie po prostu się zatrzymać. Co to się dzieje? A ten tir tak powoli jedzie, widzisz? No ale tu wszędzie robią coś w tym. Ja bym musiała jeździć 20 na godzinę po mieście. No. Dobra, także widzimy się dopiero chyba w żarach. Chyba tak. No, także trzymajcie się na razie. Witamy wszystkich na chwilę. Chcemy wam pokazać, jaki tu jest pałac. Jaki ktoś w pałacu mieszka? Ktoś w pałacu mieszka. Chciałem jechać na skróty i żeśmy wyjechali na Gubin zamiast na żary. 15 km w plecy, ale to nic, widzimy się w żarach.
No, witamy Was z powrotem. Jesteśmy w żarach. No i Bartek już mówi, że jest w żarach. A tutaj remonty z tej strony. Też. Tak samo jak tam. Składą asfalt. No, wy z każdej strony. Tu Dino. No i my zaraz będziemy skręcać w lewo, jak się uda. Także dziękujemy Wam za udane wakacje, żeście z nami byli. Tak, tam skręcam? Tak, skręcamy w lewo na obwodnicy Żar, jak się uda. I zaraz będzie jeszcze Becia coś powie, ale najpierw musimy wyjechać, bo to jest... Becia nic nie powie, dopóki sąd nie wyjedzie. Tak, no mówię, jak wyjedzie, to tak. Bo tu jest... Niebezpieczne bardzo skrzyżowanie, tak. I to bardzo. Musimy poczekać, aż przyjadą. A jadą cały czas. Także rybki nam się nie sprawiły. No. Becia teraz dziduje pizgopon. Jale poszła. Poszły konie po betonie. Także jedna rybka wczoraj złapana i wypuszczona. Także Becia powie coś swoim widzom. Słuchajcie. Po urlopie wracam do kuchni, będą nowe przepisy. Tak, będą nowe przepisy, a dzisiaj jak się uda, to będzie jeszcze co? No zobaczę, może nic hol. Nie chcę mówić. Co może, tam? Hol może będzie na pewno. No, bo... może będzie na pewno, co będzie, czy na pewno, czy będzie, może. Może, no. Tak. Zobaczymy, jak się wyrobimy. Potrawy oczywiście będą to, co się teraz jest na czasie. No. Będzie na pewno szparagi, będzie na pewno coś kalafior. No, zobaczymy. Tak. Także my za 15 minut już powinniśmy być w domu. Jak nie będzie żadnych korków, czegoś, to 15 minut i będziemy w domku. I żegnamy się z Wami. Żegnamy się z Wami. Także Becia wraca na swój kanał. Oglądać Becie. I żegnamy się. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa.